Jeśli moje nowe eksperymentalne nasiona melona wzejdą, wkrótce będziemy mieli dość smerf melonów, żeby wykarmić wszystkich przez rok. Może nam zrekompensują mizerne poletko smerfo jagód? Nie cierpię smerf melonów. Zawsze możesz podzielić się z łasuchem. Dzielić się też nie cierpię. Wiecie, co należy robić? Tak, papo Smurfie. Śpioch już zasnął? Jak słychać? Papo Smurfie, szkoda czasu. Wracam do wioski. Maruda i Ciamajda zostają do pomocy. A co mam zrobić ze Śpiochem? Szturchnij go, jeśli będzie za głośno chrapał. Nie cierpię chrapania. Jeju, a co to? O, jaki mocny pęd! Jeszcze jeden! Wszędzie smerfują i co będzie? Niech to smerf! Zmierzają do smerfo-jagodowego zagonu! Stójcie, pędy! Rozkazuję wam! Dziwny, chrapiący pęd! Na pomoc, węże! Ojeju, pędy chrapały głośniej od ciebie! A niech nie smerf, pędy smerf melona, musiałem dać za silne nasiona. Smerfy, smerfy, uważajcie na pędy smerf melona. Stój się, pędy! Słyszycie, co mówię? Nie cierpię pędów, które chrapią. Och, jakie piękne kwiaty! Farmerze, nie ma co tego smerfować. A jednak spróbuję. Zabierz Śpiocha do wioski. Halo? Halo, halo. Farmer, gdzie jesteś? No tutaj, na polu. Kto ty i gdzie jesteś? Tu, pracuś. Jestem w wiosce. To niesamowite. Rzeczywiście niesamowite. Pracusiu, gdzie się smerfnąłeś? Pracusiu! Chodź tu, osiłku, jesteś potrzebny. O nie, pędy zjadły pracusia. Trzymaj się, pracusiu, uratuję cię. Osiłku, spotkajmy się w domu papy smerfa. Chyba zaraz smerfnę. Pracusiu, osiłku, gdzie jesteście? Tutaj, papo smerfie. Tutaj to znaczy gdzie? Za tobą. O, jesteście! Musimy coś zrobić ze smerfmelonowymi pędami i to szybko! Jasne, papo smerfie! Mogę zebrać kilku smerfów i wszystko wyrobię! Melony są nam potrzebne, ale ten eksperyment wymknął się spod kontroli! Jesteś genialny, papo smerfie! Jak to zrobiłeś? Cóż, rozmawiałem z farmerem i... A on był daleko na farmie! Niesamowite, papo smerfie! To będzie mój najsmerfniejszy wynalazek! Nazwę go Telesmerf! Telesmerf! Patrz, smerfusiu, już wkrótce będziesz mógł rozmawiać ze smerfami na całym świecie. Nie bądź śmieszny, marzycielu. Wszystkie smerfy mieszkają w naszej wiosce. No, widzę, że telesmerf pracusia nieźle się smerfuje. Jeśli chcesz znać moje zdanie, wszystko jest absosmerfnie brzydkie. Słupy i pędy zasłaniają niebo. A teraz dwie kropelki rubinowej nalewki. Ostrożnie. Och, to będzie koszmarnie drogie, klakier. Ale mamusia mówiła, że dla smerfów to prawdziwe perfumy. Smerfetko, tu Harmoniusz. Słyszałem, co mówiłaś. Siłku, smerfetko, Och, to tylko ty. Przez chwilę myślałem, że słyszę te wstrętne smerfy. To moja kolej. Smerfy? Cicho, głupku. Wystraszysz je! Miałem rację, nie mogą oprzeć się zapachowni! Jak smerfnie, moja kolej! Ja prosto w moją pułapkę! Nigdy nie dojdziecie na dach! Szturchnijcie, śpiocha! Już się robi! A, co my tu mamy? Jakiś smerf i tunel? Bardzo sprytne jak na te stworzenia, które są beznadziejnie głupie. Kogo nazywasz głupim, waszniaku? Ja nic nie mówiłem. Mam was! Ciekawe ilu. Z grybą.
znów jakaś twoja głupia sztuczka. O, a więc to tak, gadająca tuba. Ten pęd jest pusty, a te wszystkie głosy dochodzą... Zgadnij skąd, klakierku, no. Skąd? Z wioski Smurfów, głupku. Ten telesmurf zaczyna mnie już denerwować. Racja, w dodatku ten hałas doprowadza mnie do szału. Papo Smurfie, chcę ci zwrócić uwagę na fakt, że kiedy Smurfy trajkoczą przez telesmurf, całkowicie zaniedbują swoje obowiązki. Martwi mnie to, że już czas na drzemkę, Smurfusia, a przy takim hałasie dziecko nie zaśnie. Harmoniuszu, zagraj wezwanie do ciszy, tylko głośno. Słuchajcie mnie, Smurfy. Wasze jednoczesne gadanie przeszkadza Smurfusiowi spać. Poza tym przyprawia mnie o ból głowy. Od tej pory telesmurf będzie funkcjonował. Mów dalej, papo Smurfie. Zauważ, klakierku, głos jest coraz głośniejszy. Musimy być coraz bliżej. Oficjalnym smurf operatorem, kto zostanie przyłapany na telesmurfowaniu bez zgody ważniaka, traci swój pęd. Smurfnięte, ważniaku. Śpiochu, jeszcze jedno chrapnięcie i koniec. Au, au, głupie, paskudne ciernie, zarazy, ja wam dam głupki. No, 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 kto będzie posługiwał się nieodpowiednim słownictwem, straci połączenie, czy to jasne? Przepraszam. Laluś chce mieć rozkloszowane spody. Operatorze, muszę wykonać ważny telesmerf. Przykro mi, łasuchu, pęd jest zajęty. Lalusiu, twoje 3 minuty już minęły. Teraz mogę cię połączyć, łasuchu. Ważniaku, myślałem, że po lalusiu była moja kolej. O nie, teraz moja kolej. Łasuchu, smurfuś jest głodny. A po smurfie wracam do domu. Łasuchu, słyszałeś? Dobra, dość tego. Papa Smurf powiedział, że jestem oficjalnym operatorem i nieważne, czego chcecie. Ach, jej, nie. Papo Smurfie, co ja zrobiłem? Bardzo ci współczuję, ważniaku, ale i tak już robi się ciemno. Chcę, żebyś zawiesił telesmurf do rana. A teraz dobranoc, moje smurfy. Papo Smurfie, ja nie chciałem. Dobranoc, ważniaku. Dobranoc, papo Smurfie. Dobranoc, smurfetko. I cierpię, dobranoc. A niech to! Te znienawidzone małe stworzenia poszły spać, klakierku! No cóż, mnie też drzemka dobrze zrobi. Co to? Chyba jakiś wielki niedźwiedź. Hej, cicho bądźcie, chcę spać! Śpiochu, przestań tak niesmerfnie chrapać! To nie ja, papo Smurfie. O, a to co znowu? Papo Smurfie, śpisz? Gdybym nawet spał, wasze walenie i wrzaski każdego postawią na nogi. Dobra, Smurfy, zetnijcie pędy. Wszystkie? Nie, tylko tam, gdzie śpi wielki niedźwiedź i odetnijcie kwiaty. Jasne, papo Smurfie. Amen, no najlepiej ugotować potrawkę ze smurfów. Pyszną. Papo Smurfie, ratuj! To Gargamel! Bez obawy, moje drogie smurfy. Gargamel za bardzo boi się zwierząt, żeby chodzić po nocy przez las. Pratuś mówi, że telesmurf dotarł aż do jego domu i dlatego słyszycie Gargamela gadającego przez sen. Zjadaj swoje smurfy, klakierku, zjadaj! O, tak! Brawo! Widzicie? Już nie ma Gargamela. Papo Smurfie, gdzie są Osiłek, Tropiciel i Farmer? O, wysłałem ich, żeby znaleźli niedźwiedzia. Gargamel! O, nie! Wysłałem dzielne małe smurfy prosto w pułapkę. O, chyba będziemy smurfować przez całą noc. Widzisz niedźwiedzia? Jest cały pokryty kwiatami. A gdzie jest głowa? Tutaj! Hej, smurfnijmy kwiaty z wielkiego, długiego nosa! Z wielkiego, długiego nosa? Smurfy, klakier, szybko! To Gargamel! Nie!
To obrzydliwe zielsko! Trzymaj ich, klakier! Nie możemy zaprowadzić go do wioski! Gdziekolwiek będziecie, głupie smerfy, zawsze usłyszę wasze piskliwe głosiki! Ostrożnie! A teraz ich mamy! Nie ma innej drogi! Klakier, pomóż mi zejść na dół! Klakier! Głupi kocie, gdzie jesteś? To tutaj! Jesteśmy przy domu Gargamela, ale ich nie ma! Patrz, Papo Smurfie! To Papa Smurf! Papo Smurfie, to nie było chrapanie niedźwiedzia, tylko... Wiem, tylko Gargamela. Uwaga, słuchajcie wszyscy abonenci, ponieważ żaden Smurf, za wyjątkiem Śpiocha, nie mógł spać. Przez ostatnie dwie noce Papa Smurf dał każdemu wolny czas. Skoro słuchacie mnie bardzo uważnie, przeczytam wam nowe zasady korzystania z telesmerfu. Zasada... Co to? A to, Papo Smurfie, jest koniec telesmerfu! Czyż cisza nie jest smerfna?